Witam was, moi drodzy, w ten świąteczny tydzień. Tym razem z kolejnym materiałem Uredy, czyli tygodniowy resecik. I zobaczmy, cóż on takiego nam tutaj przygotował. Zdecydowanie nie możemy powiedzieć, że jest to tydzień świąteczny także Uredy, gdyż nic tutaj takiego ciekawego nie ma. A znajdziemy tutaj kadłub Jormungandra, rufę Einherjara, kadłub Taranisa, tatuaż na plecy Współczesność, kadłub Łowcy Ulra, no i ostatnią rzeczą jest to, jedyne, po co możecie podejść do tego sklepu, przynajmniej w moim tutaj mniemaniu, a jest nim zbroja Walkirii. Ja sam ją postanowiłem zakupić i zobaczymy, może w przyszłości się coś uzbiera, cały secik. Ona przypomina mi trochę tą zbroję Thora, a przynajmniej ten element, który dostaliśmy. Natomiast statystyki wyglądają następująco. A same bonusy to szybkość, która wzrasta po skoku Walkirii, czas trwania 10 sekund, premia to plus 6 do szybkości. To by było przy dwóch elementach zbroi założonej, natomiast przy 5 elementach zwiększenie pancerza plus 25 oraz plus 10 do ataku. Na koniec przypomnę jeszcze, że w Ubisoft Connect w wyzwaniach w Assassin's Creed Valhalla macie do odebrania tatuaż nawiązujący do kolejnej części serii, a tym razem będzie to Assassin's Creed Brotherhood. Nic nadzwyczajnego, aczkolwiek warto sobie odebrać. Jedyne co musicie, to udać się na pomost i przypisać, czy też zwerbować kolejnego Jomswinga. I później udać się do menu i odebrać ten tatuaż. Wygląda on w ten sposób. No i to by było na tyle, moi kochani. Trzymajcie się i do zobaczenia. Może następny tydzień przyniesie nam coś lepszego. Trzymajcie się, na razie. Cześć, cześć, cześć.